Cześć, witam serdecznie. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym tylko zwrócić waszą uwagę na wczorajszy odcinek, ponieważ wczoraj miała miejsce globalna awaria YouTube'a. Filmiki normalnie się nie wyświetlały, nie były polecane, więc bardzo, możliwe, że przegapiłeś, przegapiłaś wczorajszy odcinek, a jest to ważny, inspirujący odcinek na temat inteligencji zwierząt, jednocześnie otwierający ważną serię, ważną playlistę. Myślę też, że bardzo ciekawą i potrzebną, więc jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś wczorajszego odcinka, to gorąco polecam, abyś po obejrzeniu tego cofnęła się do wczorajszego. Ok, a teraz kwestia protestów rolników, temat jak najbardziej na czasie. I co jest bardzo dziwne, wydaje się, że wszyscy rolników popierają. Kto odważy się, nawet w sposób jak najbardziej mglisty i aluzoryczny, skrytykować ich działania. A wiem, że kierowcom mocno się dały we znaki ich protesty. Jeden z moich uczniów jest kierowcą Tira i też twierdzi, dlaczego on ma cierpieć, dlaczego to jego atakują, dlaczego te protesty nie są skierowane na polityków, tylko na klasę robotniczą. Jeżeli ktoś w ten sposób próbuje zwracać uwagę rolnikom, dlaczego atakujecie nas, co my mamy do tego, co my wam zawiniliśmy, od razu jest to odpłacane agresją, od razu jest przypisywany jakiś interes, jakieś przekupstwo, czyli ktoś, kto przypomina o własnym interesie, o tym, że to on traci, on, jako najczęściej, jest to kierowca. On, jako kierowca, ma utrudnienia w wykonywaniu swojej pracy. To on traci, i on upomina się o swoje. Natychmiast dostaje plombę między oczy i jest wyzywany od zdrajców, ponieważ. Tylko rolnicy mają prawo domagać się korzyści, tylko oni mają prawo korumpować na rzecz własnych korzyści. Nikt inny nie ma prawa pisnąć, przypomnieć, że on też istnieje, on też potrzebuje zarobić. I na tle tej nagonki, w której to nawet politycy boją się użyć nawet sensownych argumentów, w nagonce, w której kompletnie nie ma miejsca na jakiekolwiek argumenty której zapominamy o co w ogóle chodzi, chciałabym dzisiaj przedstawić moim zdaniem jedyny, odważny, bardzo mądry i słuszny głos, jaki w ogóle się pojawił na YouTubie, przynajmniej ja taki zauważyłam. I tym bardziej chcę przedstawić ten głos, ponieważ sama tego kanału nie znałam. Jedna z Was poleciła mi ten kanał. I jestem bardzo mile zaskoczona, dlatego za chwilę przedstawię fragment tej wypowiedzi, oczywiście zostawiając linka do pełnego wideo, które bardzo, bardzo polecam. Naprawdę jest to jedyny odważny i mądry głos na YouTube w kwestii protestów rolników. Ale jeszcze dorzucę swoje trzy grosze, ponieważ co mnie szokuje, że te same masy ludzkie, które w tej chwili protestują, Terroryzują społeczeństwo w obronie prawa do trucia nas, do szkodzenia naszemu zdrowiu, w obronie prawa do zagłady naszych dzieci. Te same masy walczą o to, aby Europa przestała istnieć jako Europa. Bo o to między innymi chodzi w polityce klimatycznej, żeby nie zalały nas fale imigrantów z Afryki, z Bliskiego Wschodu, żeby oni byli w stanie żyć na tych własnych terenach i aby Europa nadal pozostała jako taka europejska. O to między innymi chodzi w Zielonym Ładzie, prawda? Ponieważ zmiany klimatyczne nieuchronnie zbliżają nas do momentu, w którym Europa zostanie zalana miliardami zdesperowanych, przegłodzonych przybyszów, walczących o przetrwanie, walczących na śmierć i życie, którzy nie będą mieli szacunku dla naszej własności, dla naszych dzieci, dla naszych kobiet, dla naszych praw człowieka. Będą tak bardzo zdesperowani i głodni. Jeżeli ktoś nie łączy tych kropek, nie wie o co chodzi ostatecznie w Zielonym Ładzie, to niech zacznie myśleć, a nie zagłuszać swoim tępym krzykiem głos rozsądku. Bo w tym momencie dochodzi do takiej sytuacji, w której ta głupota jest tak agresywna i hałaśliwa, że ludzie myślący są zastraszeni. Dosłownie jesteśmy steroryzowani. Projekt unijny zwany Zielonym Ładem nawet nie jest żadnym projektem przełomowym. To nawet nie jest projekt rewolucyjny. Tam właściwie niewiele ma się zmienić, poza tym, że jest koncepcja, aby rolnictwo europejskie było mniej trucicielskie, mniej dewastowało glebę, środowisko, nasze zdrowie. Tam nawet nie ma żadnych rewolucyjnych projektów odnośnie praw zwierząt. Tam nie ma żadnego przełomu. Jest co jedynie, bardzo subtelna próba ochrony naszego zdrowia, zapewnienia jakiejkolwiek szansy na przyszłość dla naszych dzieci. Jest to próba także ochrony granic Europy. Bo wiadomo, że jeżeli będziemy nadal w tak dewastacyjny sposób pływać na środowisko, to nawet nie będziemy mieli moralnego prawa odmówić milionom, czy nawet miliardom uchodźców odmówić prawa do pobytu w Europie. To będzie po prostu ich ziemia. Oni będą mieli moralne prawo do tych ziem. Więc może niech ci rolnicy przestaną być zakłamani i od razu na transparentach napiszą: Walczymy o to, aby Polska stała się Kenią, Kamerunem, Etiopią, Erytreą. Naprawdę to jest niepojęte, jak durnym trzeba być, żeby jednocześnie protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i jednocześnie protestować przeciwko polityce imigracyjnej. No albo, albo! I jeszcze zmuszać wszystkich ludzi do tej głupoty, do tej bezmyślności, do tej tempoty wieśniackiej. I potem się dziwią, że wykształcone mieszczuchy nie lubią tępych wieśniaków, ale sami to robią. No teraz to robią. Pokazują, jakimi są ćwokami, jakie to buractwo wypełza z polskiej wsi. Taki obraz przedstawiają polskiej wsi: tępy, bezmyślny, bez mózgi. Jeszcze niebezpiecznie agresywny, przemocowy. A teraz po tym wstępie z mojej strony pozwólcie, że przedstawię fragment bardzo ciekawego wideo, które oczywiście polecam, abyście obejrzeli w całości na kanale Szept Innego Świata. Wideo jest zatytułowane Małpolud w traktorze, czyli rolnik, terrorysta. Link zostawiam w pierwszym przypiętym komentarzu. A oto fragment jedynego głosu rozsądku, z jakim spotkałam się na polskim YouTube. Uwaga! Materiał bardzo obraża uczucia religijne i rolnicze. Jeśli masz z tym problem, nie czytaj i nie marudź, bo mam to gdzieś. Tak jak ty destrukcję świata, w tym mojego świata. Moje poglądy i postępowanie wobec Ziemi nie mają ujemnego wpływu na otaczającą cię naturę. Nie trują twojej wody, twojego jedzenia, twojej rodziny, twoich ewentualnych zwierząt. Nie chcę strzelać do tego, co cię otacza. Nie biję się o prawo do przestępczego procederu, jak ty. Nie szkodzę twojej przestrzeni. Nie robię tego z żadnych pobudek, a nie tylko po to, aby zarobić. Co łączy religię z terroryzmem w ciągnikach czyli co łączy Boga z rolnikiem umysł nie, przepraszam mózg. Homo sapiens, bojący się wybuchów i apokalipsy związanej z bombą atomową, wylewa tak samo destrukcyjną chemię na całą ziemię i szantażuje świat, który chce to minimalizować. To już nie jest tylko głupota, to już terroryzm. Zdjęć tych krzykaczy ze wszelkich protestów jest miliony. Ich twarze nie różnią się w mojej ocenie od twarzy talibów, wrzeszczących o słuszność zabijania innowierców czy bluźnierców. Rolnik, generalizując oczywiście, bo musimy mówić o większości, nawołujący do rzezi zwierząt, ma taki sam umysł jak talib nawołujący do rzezi ludzi. Za tym wszystkim stoi pogarda i oczywiście chciwość. Różni ich tylko zakres prawa, czyli fakt, na co ono pozwala. Destrukcja, jakiej oni dokonali, ma coraz większą skalę, a dziś z wyjątkową siłą biją się o to, aby wciąż trwała. Walczą o nieograniczone wykonywanie swego przestępczego procederu wobec natury. Tak to dziś, 9 lutego 2024 roku, po całej Europie rozlał się terroryzm. W swym zacietrzewieniu, tak samo groźny, jak ten najgorszy, religijny. Bezmyślny terroryzm nastawiony na siłową walkę o zachowanie swojej bezmyślnej rzeczywistości i dokonujący zniszczenia. Jak najbardziej, rolnictwo sprzyja człowiekowi, ale wtedy, gdy nie wadzimy się z naturą. Zarówno starożytni nie wiedzieli, jak działa gleba, więc skąd i my moglibyśmy wiedzieć? Rolnictwo odkrywające ziemię wyjaławia ją i zamienia ją w pył. Dzisiaj widać to szczególnie, gdyż uprawiamy rolnictwo przemysłowe. Zatem robimy to samo, ale na olbrzymią skalę, jednocześnie wlewając w glebę niesamowite ilości trucizny. Gleby nie należy odkrywać. Z powodu tego błędu w dziejach ludzkich ponad 20 cywilizacji z przeróżnych obszarów Ziemi zamieniło się w pył. Pomijając jednak upadki cywilizacji, ostatnie w czasie druzgocące zdarzenie z powodu erozji miało miejsce w latach 30. w USA. Była to największa do XXI wieku katastrofa ekologiczna spowodowana przez człowieka. Nazwano ją kulą pyłu, a spowodowana była zaoraniem żyznych niegdyś równin środkowego zachodu USA i odsłonięciem gleby. Unia Europejska zaczyna w pewnym momencie dostrzegać problemy środowiskowe na większą skalę niż emisja gazów cieplarnianych. Efekt naszej destrukcji postępuje wprost proporcjonalnie, a więc cały czas przyspiesza. Człowiek naturalnie nie jest mądrym gatunkiem. Do tego stanu doprowadziły rządy wszystkich krajów na świecie, jak i Unia Europejska. My po prostu zawsze budzimy się po szkodzie. Dopiero zgliszcza naszego domu dokonują nam objawienia, że lepiej nie zasypiać z wodą i papierosem. W czerwcu 2023 roku wzmaga się batalia środowisk ekologicznych o opamiętanie. Pszczoły żyją na Ziemi od co najmniej 100 milionów lat. Niebywałe. Są dużo starsze niż ludzie i dużo zdolniejsze. Ale nie to jest ich największą domeną. Otóż przewyższają ludzi nieporównywalnie, ale nie jest niczym wyjątkowym przewyższyć prymitywnych szaleńców, którzy nie mają żadnej dodatniej funkcji w przyrodzie. Absolutnie żadnej. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Pszczoły sprawiają, że wszystko kwitnie to one są boskie dzięki nim ziemia żyje. Pieprzyć to i jebać pszczoły. Ziemia żyje dzięki Bogu, a naszą przyszłość gwarantuje powieszony na krzyżu człowiek, nie one. To groteska, jak ludzki umysł zdegradował rolę tych stworzeń w przyrodzie, a przecież to pszczoły czynią wiosnę. Unia Europejska, dostrzegając alarmową destrukcję człowieka, a w szczególności cywilizacji przemysłowej na naturze, Rozpoczyna inicjatywę w drugiej połowie 2023 roku, aby uchwalić prawo mające w wyjątkowy sposób chronić pszczoły i ich naturalne środowisko. Oczywiście nie zmienia to faktu, że sama wcześniej uchwaliła prawo pozwalające na tę destrukcję, ale pozwala na to cały świat dlatego Ziemia wygląda, jak wygląda. Nie podoba się ta inicjatywa oczywiście konserwatystom. I oczywiście najbardziej niszczycielskiej grupie społecznej, jaką są hodowcy i rolnicy. Hodowcy i rolnicy eksploatują ziemię w sposób niebywały, wyjaławiają ją i trują dla zysku. Co śmieszne, bo trują pestycydami, które wynalazł nazista ten sam, który stworzył trudkę do zabijania ludzi w obozach. Brawo! Po wojnie środki te zostały przemianowane na pestycydy. Są one dziś w pierwszej grupie rokotwórczej i przedostają się z mlekiem matki do dzieci. O tym pisałem więcej w książce Jestem treścią. Oczywiście konserwatywni politycy, ci właśnie najbardziej religijni, działający na rzecz rolników, hodowców i producentów trutek bojkotują konieczność ustanowienia nowego prawa i podsycają te nastroje w rolnikach. Prawa, które miałoby jedynie co robić, to chronić przyrodę i owady. Nic z tego. Ludzka małpa pocierająca krzyże chce zagłady. Liczy się doraźna korzyść, ale wszyscy mają się za uduchowionych i dobrych, i wywyższają swoje konserwatywne, czyli prymitywne poglądy. Dlatego dziś terroryści walczą przeciw zielonemu ładowi. Czyli prawu mającemu minimalizować destrukcję ziemi na skalę zagłady atomowej. To groteskowe, ale od czasu rolnictwa przemysłowego, a co za tym poszło, przemysłowych hodowli, świat zmierza w przepaść ekologiczną i klimatyczną. Tak, w niespełna wiek, przejmując rolnictwo na fundamencie pestycydów, zniszczymy ekosystem, który działa od setek milionów lat. Ależ my jesteśmy zajebiście boscy. O tym, że trujemy świadomie to, co później zjadamy, czy też karmimy tym zwierzęta, które zjadamy, nie warto nawet wspominać. Nie liczy się dla nas zdrowie czy jakość pokarmu, lecz szybki zysk. Rolnikom wiecznie jest źle. Ich brutalna ekspansja w tereny zwierząt, aby zagarniać ich przestrzeń i zamieniać wszystko w pola, musi sprawić, że zwierzęta siłą rzeczy wyjdą na te pola. To tak zwana przyczyna i skutek, ale ludzki, rolniczy, a tak naprawdę koczowniczy umysł tego nie ogarnia. Zatem rodzą się pretensje do państwa o to, że zwierzęta, które państwo dozoruje, bo tak wygląda konstrukt, niszczą plony rolnikom. To rodzi dwie kwestie, których się domagają najczęściej bardzo bogobojni rolnicy. Po pierwsze, wymordowania tych inwazyjnych w cudzysłowie zwierząt Pominę na tę chwilę fakt, że inwazji dokonali oni, zagarniając przestrzeń zwierząt A po drugie, oczywiście chcą pieniędzy z tytułu odszkodowań. Rzecz jasna nie zadziwia mnie ani egoizm ludzki, ani brak moralnego kręgosłupa u chrześcijan. Ale zadziwia mnie aspekt rządzących, którzy siłą rzeczy powinni trzymać motłoch w ryzach. To jest jak z prawem. Jasne, że chcecie kraść, gwałcić i zabijać, ale państwo prawa nie tylko na to nie pozwoli, ale będzie za to ścigać i karać. Cóż, rolników, którzy chcą w zasadzie tego samego, inny jest tylko beneficjent, nie ściga się, lecz w mniejszym bądź większym zakresie wykonuje ich wolę zabijając mniej lub więcej zwierząt. I w dodatku płaci im się za to. I to naprawdę olbrzymie pieniądze. Podpiszę się pod takim rządem, który powie tego typu ludziom, że nie, nie zapłacimy Wam ani złotówki za zniszczenie Waszych plonów. A za to Wy zapłacicie nam dużo złotówek na rzecz ochrony środowiska, za zniszczenie środowiska.